Andrzej Fanfara po sparingu na miesiąc, dokładnie na miesiąc przed walką o tytuł mistrza świata IBO z Carpentier. Ale zanim będziemy mówili o Carpentier, walka z Glennem Johnsonem zmieniła ciebie jako człowieka, zmieniła ciebie jako boksera, najpierw jako człowieka. Jako człowieka to chyba nie, bo zawsze będę taki sam, tak? Byłem takim człowiekiem i takim człowiekiem zostanę, taki jakim byłem. Jeżeli chodzi pod kątem bokserskim, no na pewno tak, dało mi to na pewno więcej pewności siebie, że można wygrać z takim pięściarzem, i ci co mnie skreślali na samym początku, mylili się, no i pokazałem im, że jestem na pewno innym bokserem niż myśleli, i ten pojedynek wygrałem, tak? Także bardzo się z tego cieszę, na pewno zmieniłem myślenie po tej walce. Trzeba ciężko trenować, trzeba ciężko ćwiczyć, a owoce tych treningów wyjdą w walce. Nie, no bo to, taka jest prawda. Ekipa Glenna Johnsona przyjechała po to, żeby wygrać z Fanfarą. Były śmieszki, jakieś tam śmieszne zagrywki przed, śmieszne zagrywki zaraz przed walką, śmieszne zagrywki na treningach otwartych. Później z tych uśmieszków w ogóle nie było. Ekipa Glenna Johnsona powiedziała, że nie spodziewali się takiego Fanfary, ale to już jest przeszłość. Dla nas Andrzeju jest przyszłość. I moje pytanie, to samo zadałem Samowi Kolonie, co robisz, żeby nie spaść z tego wysokiego high, jakim było zwycięstwo z Glennem Johnsonem, jakiś Carpentier przyjeżdża, którego ja zaraz opukam na luzie. No na pewno trzeba szanować każdego przeciwnika. Ja tu w ogóle nie myślę w ten sposób, że właśnie przyjdzie Carpentier i go opukam. Szykuję się na normalnie tak, jak ty trenowałem do Glenna Johnsona. Czyli trenuję bardzo ostro. Bierzemy tego przeciwnika na poważnie. No bo on tak samo ma dwie ręce, dwie nogi, tak samo potrafi bić. Widzieliśmy jego walkę z Cleverlym, tak. Także jest wytrzymały, boksuje w dystansie, dobrze się dosyć rusza, także no jest ciężki do trafienia. No i jak było widać, Cleverly lokował mu tam nawet niezłe bomby w różnych rundach. I, no i on jednak stał, szedł dalej, boksował i wytrwał te 12 rund. Takiego powiem naprawdę dobrym tempem i Cleverly cały czas atakował. Także no tutaj nie, trenujemy tak samo ciężko i co robię, żeby nie spaść z tego wysokiego, powiem konia, tak? Trenuję ciężko, odpocząłem troszeczkę, złapaliśmy teraz świeżości. Trenuję 6 tydzień, zostało jeszcze 4,5, także teraz już weszliśmy w taką fazę sparingów. Dzisiaj zrobiłem 6, w środę robimy 8 rund, no i będziemy teraz zwiększać te sparingi, coraz więcej rund będzie, coraz ze świeższymi sparing partnerami. Od środy będę miał paru mańkutów, bo Carpentier jest mańkutem i pod tą walkę się tak przygotowujemy. Także ja jestem w dobrej formie, czuję się świetnie, czuję się silny, także czekam tylko na ten dzień walki. Nie wybiła cię z rytmu, w drodze na Carpentier'ego informacja, że Andre Ward jest zainteresowany walką z tobą? W ogóle nie, skupiam się na razie na walce z Carpentier. No zobaczymy. Jest taka propozycja. Na pewno po walce z Carpentier dopiero będziemy ją poważnie rozważać i poważnie zacząć się tym interesować. Padła taka propozycja. Ja jestem na tak. Tylko trzeba ustalić datę, tak, po tej walce i trenujemy i walczy z Underworld. Ale to byłoby w niższej kategorii wagowej, to nie byłoby 175. Podobno tak, podobno przysłali ofertę właśnie na niższą kategorię wagową, na 168. Ja bym był w stanie tą wagę zrobić bez problemu, bo na ostatnią walkę z Glennem Johnsonem ważyłem 173 funty i czułem się bardzo dobrze. Nie było problemu, żeby tą wagę zrobić, także myślę, że te 5 funtów różnicy nie sprawi mi jakiejś wielkiej trudności. Także, ale jak mówię, na razie w ogóle nie myślę o tej walce, skupiam się mocno na walce z Carpentier, trzeba wygrać pas IBO i wtedy będziemy myśleć, co dalej. Andrzej, powiedz mi sobie szczerze, utarłeś nosa, ja powiem
z mojej strony jestem bardzo z tego zadowolony. Wielu ludziom, którzy dwa lata temu mówili, że Fanfara to taki tam bije Chicago, tam obija kogoś. Co tam z niego będzie? Chłopak wyszedł bez strzału. W tej chwili prawa ręka Andrzeja Fanfary to jest argument dla wielu. Ale ja wiem, że ty nie robisz tego dlatego, żeby paru ludziom, którzy w ciebie nie wierzyli, udowodnić, że jest inaczej. I wszystko, co miałeś udowodnić, to udowodniłeś. Postawiłeś na olbrzymie ryzyko, ryzyko się opłaciło. Masz 25 lat, czyli jesteś tak przynajmniej 3-4 lata przed terminem, kiedy wszyscy spodziewali się, gdzie będzie. Jak szybko będą te następne lata mijały bokserskie dla ciebie? Jeszcze 24, jeszcze 24. A jeszcze przepraszam. Postarzyłeś mnie to. Postarzyłem Andrzeja. Jak będą przebiegały? Ja jakiś, no szczerze mówiąc, nie stuję długich, jakiś, nie planuję jakoś długo. Takie, powiem, takie moje plany są od walki do walki, ale na pewno będę chciał jak najmocniej trenować. Jestem już praktycznie w każdej federacji w pierwszej dziesiątce. Trzeba wygrać pas IBO, no i boksować dalej, boksować coraz to z lepszymi zawodnikami. Ja nie ukrywam, że chcę być w kategorii light heavyweight mistrzem świata, no i do tego dążę, tak? Trzeba wygrać ten pas, później padną inne propozycje. I co mogę powiedzieć? Trzeba ciężko trenować i na pewno, tak jak mówię, to przyniesie skutki na walki. Rozmawiałem z samym Koloną, który poza kamerą mrugnął do mnie i powiedział: za dwa lata dwóch przyjaciół spotyka się w ringu. Adamek kontra Fanfara. No zobaczymy, czy dotrę do kategorii heavyweight. Sam już mi dawno takie żarty snuł. Zobaczymy, no ja na razie nie wybiegam aż tak daleko, tak jak mówię, w przyszłość. Zobaczymy, co ze wszystkiego będzie. Ja na razie trenuję i chcę być mistrzem świata w kategorii light heavyweight. Później może cruiser. Raczej ciężka mnie nie interesuje i chyba nie zawalczę w wadze ciężkiej. Może kiedyś. Zobaczymy. Nie, no oczywiście, to było pół żartem, pół serio. Wydaje mi się, że nie tylko mnie, ale wielu kibiców boksu przede wszystkim cieszy fakt, że jest ta nowa siła. Tak wspomniałeś, 24, poprawiam to, 24 lata walka o tytuł, zwycięstwa nad pięściarzami, których znają wszyscy na świecie. To jest to, czego na pewno się wielu po tobie spodziewało, niewielu wierzyło, z wyjątkiem ciebie samego. Ta prywatna satysfakcja twoja, Andrzeju, na zakończenie, ta prywatna satysfakcja twoja, jaka jest? Moja prywatna satysfakcja. Na pewno się bardzo cieszyłem po tej walce z Glenn Johnsonem i cieszę się, że jestem w formie, że fizycznie stałem się mocniejszy, że już tak powiem, że jestem takim bardziej mężczyzną w ringu i w życiu. Teraz z moją dziewczyną przeprowadziłem się do swojego mieszkania, także nie mieszkam już z rodzicami. Mama trochę płakała, jak się wyprowadzałem. Już wiemy dlaczego. Ale to tak, mieszkam teraz z samą dziewczyną, także troszeczkę usamodzielniłem się, tak powiem, ale wciąż trzymamy się razem, całą rodziną, także fajnie. Cieszę się bardzo, że jeszcze raz mówię, że wygrałem tą walkę, że jestem w dobrej formie i pokażę to 16 listopada. Chciałbym jeszcze dodać, że no nie ukrywam, że chciałbym skończyć tą walkę przed czasem i pokazać, że Carpensi jest do znokautowania, czego nie zrobił Cleverly, tak? I chcę tutaj pokazać, że jednak Cleverly nie ma ciosu i jeżeli doszłoby do walki mojej Cleverly'ego, bez problemu bym ją przyjął i pojechał i zabrał pasy WBO. Andrzej Fanfara na miesiąc przed walką o tytuł mistrza świata IBO. To pierwsza, na pewno nie ostatni raport sali treningowej przed walką Polaka o tytuł mistrza świata. Andrzeju, dziękujemy bardzo. Dziękuję, pozdrawiam.